Cześć, witamy was wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj nietypowo całkowicie, bo tak jak widzicie, zima, śnieg, las, jest ile, jest 10 minus? Jest minus 10 stopni. No, gdzieś minus 10. My sobie zaraz rozpalimy ognisko. Aura jest fajna, bo nie pada, nie wieje, jest całkiem sympatycznie. Mrozek zacny. Mrozek, ale to co, to dla nas jedziemy. Bezproblemowo. Może przytrzymać? Przytrzymaj. No. Ja wezmę dziabnę szybciorem. No, a dzisiaj posłuchajcie, chcielibyśmy dla was zrobić film na temat rurek mechaników, nie? Pali się. A mamy dla was fajną ciekawostkę, bo porównanie jednej z topowych rurek. Zdecydowanie. Czyli Riga i rurki z segmentu budżetowego, która mnie się osobiście cholernie podoba. Działanie naprawdę też jest zacne. A mówimy w tym momencie o Heretiku w wersji miedzianej, Miedź. Czyli Cooper. Cooper, tak. Dobra, ja rozpalę ogień. Ja odłożę krzesiwo. No. Płynie. Tak jak widać, coś już nam tu się dzieje. A myślę, że to się zajmie ładnie. Tu sobie ustawimy. O, niech nam się to zatli. A my zaraz przestawimy kamerę. Oj. A my zaraz przestawimy kamerę i wracamy do was. Już konkretnie pod kątem rurek. Okej, kochani, to wracamy do was już na spokojnie. Ognisko nam się już, tak jak widać, z tyłu zaczyna dobrze kopcić. Kawusia się parzy. Kawusia się zaraz parzy. Co dzisiaj? Posłuchajcie, dzisiaj, tak jak już żeśmy wspominali wcześniej, dwie rury mechaniczne. Z tym, że uprzedzamy was od razu, że zrobimy to nietypowo, tak? Ponieważ teren, więc nie mamy możliwości jakiegoś tam specjalistycznego sprzętu typu wagi, niewagi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czyste warunki polowe. No. Rig V3 w wersji brass, czyli mosiężnej, w wersji kit również, czyli od razu z dedykowanym parownikiem do niego, dedykowanym dripperem. Proszę cię bardzo. Druga rura i oczywiście to jest rura topowa. American made. Która kosztuje w cholerę kasy. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. I druga rura. Rura w segmencie budżetowym, czyli Heretic, rura wykonana z miedzi, parowniczek Faraon, oczywiście rurka, nie ma dedykowanego drippera, ani innego typu parowniczka, proszę bardzo. Natomiast my dla was przetestujemy obydwie rurki i zobaczycie, jakie są różnice na jednej i na drugiej. Parowniczki nas same nie interesują, akurat w tym momencie interesują nas same rureczki. Zasada działania i wykonania. Posłuchajcie, zasilanka nasze w jednym i w drugim przypadku Sony VTC6, naładowane oczywiście na full. W środku, nie powiem, wypolerowane jest na lustro. No, czekaj, więc... ale wiesz co, może zróbmy inaczej, zróbmy od samego początku. No pierwsza rzecz. Porównanie samych rurek. Masa. Heretic jest troszeczkę cięższy. To jest naprawdę odczuwalne. I w jednej, i w drugiej rurze. Znaczy nie, przepraszam. W Hereticu konektor hybrydowy z kapslem, który można wykręcić. Kurczę, mamy czymś go wykręcić? No nie mamy nawet. Natomiast uwierzcie mi na słowo, że ten kapsel tutaj z góry rurki, ten top cap się wykręca. Co dalej? Aha! Heretic, konektor hybrydowy. Rig, niestety muszę wam powiedzieć, że to już nie jest hybryda, to jest pełnowymiarowy top cap z konektorem 510 pinem plusowym. Czyli w tym momencie jest to rurka bezpieczniejsza troszeczkę.
ponieważ konektor hybrydowy, tak jak dobrze wiecie, potrzebuje odpowiedniego parownika z odpowiednim wystającym pinem plusowym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W rigu, powiedzmy sobie, może być to parownik, który ma ten pin lekko schowany, tak, bądź też na równo z 510. Tu nie będziemy mieli takiego problemu. Pin oczywiście plusowy w rigu jest mosiężny. Teraz dalej, sama rura. O ile w rigu top cap się ściąga i w Heretiku tak samo można ten talerzyk top cap odkręcić, o tyle tutaj mamy już odkręcany przycisk, włącznik fire, natomiast w rigu nie. W rigu już jest zamontowany, że tak powiem, na stałe, trzeba go wykręcać specjalnymi kluczami. Masz, zobacz sobie, jak to wygląda. O, woda nam się, kurde, chyba nie zagotuje. Dwa grubsze druty. No nie trzeba mieć, że tak powiem, albo sobie dorobić klucz, albo po prostu pokombinować coś. Natomiast na pewno przycisk jest rozbieralny. Obydwa przyciski są na magnesach. Tak. To jest następna kwestia. Kwestia bezpieczeństwa teraz, następna rzecz, tak? Czyli co się stanie, jeśli akumulator nam zacznie się fajczyć, tak? Bo już nie mówię o wybuchnięciu, natomiast o tym, co się stanie, jeżeli akumulator zacznie się fajczyć i stwarza się wtedy bardzo potężne ciśnienie w rurze. Jeśli chodzi o Heretika, posłuchajcie, rewelacyjnie jak dla mnie rozwiązany zawór bezpieczeństwa przez cztery bardzo głębokie frezy w korpusie rury. Mało tego, konektor, posłuchajcie, pływający izolator. Izolator pływający. Pływający izolator pod minuskiem. To jest też rewelacyjna rzecz. Bardzo fajna sprawa. Trzecia rzecz, że to nie jest monolit, tylko trzy odrębne słupki, tak, które izolują nam pakiet od łącznika. Całość po skręceniu tworzy tak duży przelot, że nawet jeżeli nam się coś tutaj zacznie dziać z akumulatorem, to po prostu przez te otwory, zwróćcie uwagę, jakie one są tutaj potężne. Cztery potężne otwory wentylacyjne w rurze. Jeżeli coś, to najwyżej poczujemy smród i ciepło na dolnej części dłoni, tak? Natomiast ogólnie wydaje mi się, że chyba nie powinno się nic tutaj z tą rurą dziać, tak? Typu wystrzelone zęby czy coś jeszcze innego. Tak. Natomiast posłuchajcie, Rick. Z przykrością muszę wam stwierdzić, że Rick takiego zaworu bezpieczeństwa nie ma. Po prostu topowa rurka. Nie przewidzieli. No tak. Ale jest to rurka typowo pod cloud chasing, tak, stworzona, dokładnie. Więc tak by nie mieli chyba tego na celu. No nie, uważają, że po prostu wszystko jest tak bezpieczne, że będzie tak, to, no, wiesz. Skoro już ktoś się bawi w cloud chasing i kupuje sobie rurkę w tym przedziale cenowym, to raczej musi mieć pojęcie o tym. No dokładnie. Posłuchajcie, cena takich rurek. Taki zestaw Riga to jest wydatek plus minus oscylujący w granicach $500. Wydatek taki na taką rurkę oscyluje w granicach plus minus 150 zł. No. Jest subtelna różnica. Wybór należy do was. No powiedzmy sobie szczerze, tak? No cena zabija, po no prostu tak. Zabija. Cena Riga zabija. Natomiast muszę wam powiedzieć, że mnie tak czy siak Rig się niesamowicie podoba. Ja jestem w tej rurze, w tym zestawie po prostu zakochany wręcz. No jest dbałość o wykonanie, dopieszczenie szczegółów jest rewelacyjna. Skądinąd muszę wam powiedzieć, że jak dla mnie Heretik też jest wykonany idealnie. Zobacz, te wszystkie kurcze skręcenia i tak dalej, to jest tak ładnie zrobione. W tej cenie dbałość o szczegóły naprawdę jest dopracowana niesamowicie, więc... Do testu wykorzystamy ten sam dripper. W naszym przypadku Faraonik z grzałką hybrydową 0,17 ohma. Tak. 0,17 ohma. Pakieciki, tak jak mówiłem, takie same, naładowane tuż przed wyjazdem, czyli po 4,20 nominalnie volta napięcie. Co, no to... No zobaczycie sami po prostu, jak to wygląda. Zobaczycie sami, tak? Jak to wygląda. Skądinąd mnie się Rick tak się jak podoba. Dobra, to co, akumulatory, że tak powiem, pakujemy. Zobaczcie, jak tu są silne magnesy w Faraonie. Nie w Faraonie, tylko w tym, w Heretiku.
po włożeniu to jest tak, że po prostu akumulator trzyma się przycisku jak przyklejony. Tu niestety nie jestem w stanie wam tego pokazać. No nie, bo tutaj przycisk jest rozkręcany. No to co, dobra. Zwróćcie uwagę, proszę bardzo, mam nadzieję, że to widać. Grzałeczka hybrydowa 0,17 ohma w tej chwili. Wkręcamy, proszę bardzo. Oj, papier by się przydał. A nie wzięliśmy chyba papiura, ale to nie szkodzi. Trudno. Warunki poligonowe, więc nie ma co. Masz coś, zobacz. Jest niesamowicie masywny. Bardzo fajna rzecz. Rewelacyjnie pasują do Heretica, posłuchajcie, parowniki o rozmiarze 25 mm. Niesamowitą opcją jest to, że pracuje jednostajnie. Nie ma czegoś takiego, że się rozgrzewa. Ty, no czuć, po prostu to, wszystko czuć to walnięcie, jest odstrzała, nie? Od tak. razu. Czuć to walnięcie. Jak w klasycznej, typowym zasilaniu hybrydowym, tak? Czyli spadki są zminimalizowane praktycznie do najmniejszych wartości możliwych wartości. Minimalne. No. Także działa, no działa. No. Działa, pracuje. Działa. Natomiast rig, to co, przekręcimy na riga, zobaczymy jak to na rigu wygląda. No ciekaw jestem, ja nie robiłem, wiesz, takiego porównania. Przyznaję się bez bicia. Konektorek oczywiście, pin plusowy w rigu, regulowana wysokość, więc można sobie dopasować tutaj do każdego parowniczka. I podwójna regulacja, czyli sam pin chodzi góra-dół, plus dodatkowo jeszcze dodatkowa nakrętka, która reguluje nam docisk do baterii. No. Tu się zdziwisz. I porównaj sobie start. No mnie się wydaje, że kurczę, jednak... No właśnie. Jednak mimo wszystko... No właśnie. No, także... Co? Trochę nagrać, trochę się ogrzać, tak? Trochę nagrać, trochę się ogrzać, dokładnie. No tak jak widzieliście, posłuchajcie, rury. Rury obydwie. Jedna segment budżetowy. Jedna topowa rurka. No. No i co, jakie twoje wrażenie ogólnie, tak teraz już podsumowując? Podsumowując? Myślę, że rurka jest zdecydowanie na plus. No bo fakt faktem, jakość wykonania jest dobra. No ty, spasowanie elementów jest rewelacyjne. Ogólnie posłuchajcie, my tutaj, bo przepraszam, że ci... Dym. Przepraszam, że ci przerwę, ale posłuchajcie, my tutaj... Chcemy dla was nie przekazać parametrów technicznych rury jednej, drugiej i tak dalej. Natomiast dla nas, co jest najważniejsze? Dla nas jest najważniejsze pokazać wam, jaka fizycznie jest różnica w... To nie wyrobi. jaka fizycznie jest różnica w użytkowaniu, tak? Przez przeciętnego Kowalskiego. Bo to jest najważniejsze, przynajmniej dla nas, tak? Jak, czy z przyjemnością, czy raczej z problemami się takie rury używa? Popłakałem się ze szczęścia. Ze szczęścia? Taka rurka. ogólnie muszę wam powiedzieć, że ja, gdybym miał faktycznie kupić, w tej chwili, gdybym miał wybierać pomiędzy jedną a drugą rurą, i nie chodzi tutaj w tej chwili o koszt, chociaż koszt jest znaczny, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, to jest razy 10, kurczę. No. Natomiast gdybym ja miał wybierać, powiem wam szczerze, ja bym wziął sobie Heretica, mimo wszystko. No ciężko przyznać, ale ja też. Bo fakt faktem, no działa po prostu lepiej, co by nie mówić. Odczuwalnie, posłuchajcie, wydaje się nam, że Heretic ma zdecydowanie mniejsze spadki. Może to być spowodowane też, bo... właśnie, może to być spowodowane też i materiałem, z którego jest wykonany, tak? Tak. Miedź ma jednak zdecydowanie lepsze przewodnictwo prądowe, mniejsze straty na miedzi niż na mosiądzu. Mało tego, konstrukcja rury jednej i drugiej jest też inna, tak? Bo jedna rura hybrydowa, druga niestety
konektor 510 z pinem plusowym, więc na tym też są, to już takie połączenie też generuje jakieś tam straty. Więc tutaj ciężko porównywać, kurczę, co i jak, tak? Natomiast no, niestety nie mamy dostępu do rury w miedzi wykonanej. Mamy może tylko, kiedyś, nie? Może kiedyś. Mamy tylko dostęp do rury wykonanej w Mosiądzu. No i tak niestety musimy to porównywać. Tym bardziej, że na dobrą sprawę nie ma chyba heretików wykonanych, kurczę, z innego materiału. Tylko i wyłącznie miedź. Natomiast heretik jest bodajże jeszcze barwiony dodatkowo, tak? Bo występuje full brass. Przepraszam, full cooper, tak. Czyli full miedź. W klonie widziałem poczerniany. Tak, czyli malowany na czarno i jeszcze, kurczę, to nie oksydowany, tylko oj, faktycznie, kurde, dym. Nie oksydowany, a jak to się nazywa? Niklowany? Nie. Nie. Ale taka srebrna w każdym razie powłoka jest na nim. Ocynk. Ocynk? Nie, to nie ocynk. Nie, no chyba nikiel, tak? Niklowana jest. No w każdym razie nie ma heretika wykonanego z innego materiału, tylko i wyłącznie miedź. No więc tutaj no jest ta różnica, jeśli chodzi o materiały, więc tutaj ciężko by było to porównywać. Natomiast tak czy siak powiem wam, że jakość wykonania, działanie tej rurki jednej i drugiej powoduje to, że no, powiedzmy sobie szczerze, tak, to nie są złe, źle wydane pieniądze, jeśli chodzi o nie, rurę pod 18650. Heretik naprawdę sprawuje się rewelacyjnie, jak dla nas. Ty, kawę przyniosę. Kurde, przecież mamy kawę zrobioną. Siedymi.